Władimir Putin. Jest to rosyjski zbrodniarz, który od 2012 roku sprawuje funkcję prezydenta Federacji Rosyjskiej. Wcześniej Putin obejmował takie funkcje jak m.in. szef FSB czy funkcjonariusz KGB. Ale mało kto wie, kim był Putin przed objęciem stanowiska prezydenta Federacji Rosyjskiej. Dlatego dziś zapraszam Was na odcinek, który zatytułowałem Putin – Jak zostać prezydentem? Zapraszam do oglądania. Ale zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, chciałbym Was poprosić o zostawienie łapki w górę pod tym filmem i subskrypcji na moim kanale. Wam to zajmie dosłownie sekundkę, a mi bardzo pomoże. Z góry dziękuję. Władimir Putin miał urodzić się 7 października 1952 roku w Leningradzie, jako drugie dziecko Marii i Władimira Putin. Chociaż niektóre źródła podają inną datę narodzin i innych rodziców. Alternatywną historią była ta, która mówi o tym, że polityk przyszedł na świat 2 lata wcześniej w obozie permskim. A jego rodzicami byli Wiera Nikołajewna Putin oraz Płanton Privlatov. Władimir Putin rozpoczął edukację w 1960 roku. Młody Włodia przez pierwsze 4 klasy przebywał pod opieką nauczycielki. Kiedy chłopiec poszedł w końcu do szkoły, nie potrafił się u niej odnaleźć. Putin wszczynał liczne bójki i dostawał nie najlepsze oceny. Ale jego zachowanie zmieniło się, gdy zmienił placówkę i zaczął trenować sztuki walki. Władimir studiował następnie prawo na Państwowym Uniwersytecie w Leningradzie, które ostatecznie ukończył w 1975 roku. Jako student Włodia wstąpił również do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, co miało mu pomóc w karierze politycznej, a później skończył szkołę szpiegowską w Moskwie i wszedł w szeregi KGB jako oficer operacyjny. Władimir Putin służył następnie m.in. w NRD, gdzie zajmował się werbowaniem tajnych współpracowników, a potem wrócił do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i objął stanowisko doradcy rektora dotyczące spraw zagranicznych w Leningradzkim Uniwersytecie Państwowym w 1990 roku. Włodia sprawował następnie funkcję przewodniczącego Komitetu Spraw Zagranicznych w Urzędzie Mera Miasta. Polityk został później zastępcą mera Petersburga w latach 1992-1996, a potem powołano go do pracy w administracji ówczesnego prezydenta Rosji, Borisa Jelcyna. Putin objął stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w 1999 roku i sprawował równolegle funkcję szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Polityk zdobywał coraz większą popularność w swoim środowisku, dzięki czemu w tym samym roku został premierem Rosji. Władimir Putin po rezygnacji Jelcyna, która nastąpiła 31 grudnia 1999 roku, pełnił obowiązki prezydenta Rosji, a następnie został oficjalnie wybrany na wspomniany urząd. Władimir Putin po raz pierwszy wziął udział w wyborach prezydenckich w 2000 roku. Polityk w pierwszej turze głosowania uzyskał 52% głosów i odniósł zwycięstwo. W 2004 roku skutecznie ubiegał się o reelekcję, zdobywając 71% poparcie. Putin przekazał później swoje stanowisko Dmitrijowi Miedwiediewowi, który objął urząd prezydenta do 2012 roku. Putin został desygnowany na premiera i piastował to stanowisko do 2012 roku, gdy ponownie wziął udział w wyborach prezydenckich. Nowa głowa państwa miała sprawować władzę przez 6 lat, co wcześniej było niemożliwe, ale Duma wprowadziła stosowne zmiany, aby przedłużyć kadencję przyszłego prezydenta. Były premier wygrał wybory w 2012 roku, uzyskując 63% głosów, natomiast w wyborach w 2018 roku na Putina zagłosowało aż 76% wyborców, co zapewniło mu po raz kolejny reelekcję. Rosja za rządów Putina miała się znacząco rozwinąć pod kątem gospodarczym. Kraj znalazł się nie tylko w G8, ale także spłacił większość zadłużenia zagranicznego. Odnotowano też spadek poziomu bezrobocia i inflacji oraz wprowadzono korzystne reformy podatkowe, co było jedną z przyczyn wysokiej popularności prezydenta. Sytuacja uległa jednak pogorszeniu w 2014 roku, kiedy na państwo nałożono m.in. sankcje po aneksji Krymu. Sami Rosjanie zaczęli również organizować liczne demonstracje społeczne, gdy stało się jasne, że partia rządząca dąży do zwiększenia zakresu władzy, np. przedłużenia kadencji prezydenta do 6 lat. Władimir Putin był również oskarżany o próby zamachu na życie przeciwników politycznych. Wina prezydenta Rosji nie została udowodniona, ale wiele osób wierzy, że byłby w stanie dokonać lub zlecić dokonanie podobnych czynów. Krytycy wskazują też na działania wojenne na terenie Czeczenii,
które doprowadziły do katastrofy humanitarnej oraz łamania praw człowieka. Największy sprzeciw w społeczeństwie europejskim wzbudził jednak nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę. Władze Federacji Rosyjskiej miały podejmować się również prób nacisku na nowe kierownictwo polityczne Ukrainy. Rosja najpierw zajęła Krym w 2014 roku, a następnie najechała na swoich sąsiadów w 2022 roku. Władimir Putin został wówczas oficjalnie uznany za zbrodniarza wojennego przez Sejm Rzeczypospolitej oraz Senat Stanów Zjednoczonych. Więc jak widzimy, droga polityczna Putina nie jest aż taka kolorowa. Podczas swojej kadencji prezydenta Putin rękami swoich współpracowników zamordował niejedną osobę. Jedne słowo, które możemy powiedzieć na zakończenie, to to, że Putin jest zbrodniarzem wojennym i na pewno nikt nie będzie mieć do tego zastrzeżeń. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca filmu. Z góry Wam powiem, że szykuję dla Was kolejny film, dlatego zostawcie subskrypcję na moim kanale, aby go nie przegapić. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i życzę miłego dnia. Do zobaczenia.